Chciałbym Wam w tych kilku kolejnych odcinkach opowiedzieć trochę o naszej tegorocznej akcji rowerowego dobra Dalej, wyżej, razem, gdzie chcemy pomóc Hrubieszowskiemu Szpitalowi Oddziałowi Dziecięcemu. Ta seria będzie miała pewnie 4-5 odcinków. Dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć o samym pomyśle. Kilka dni temu odwiedziliśmy właśnie nasz szpital i oddział dziecięcy, który przejdzie w najbliższych miesiącach generalny remont. Jest tam takie małe pomieszczenie dla dzieciaków, świetlica, miejsce odpoczynku, miejsce też spotkań właśnie dla nich, dla tych wszystkich, którzy muszą spędzać swoje dzieciństwo w szpitalu albo chociaż jakąś jego część. No i ta część wygląda, delikatnie mówiąc, dramatycznie. Widzieliśmy szafki, które mają po 40 lat. Sprzęt, który no po prostu nie kwalifikuje się praktycznie do niczego. I pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby, gdybyśmy zrobili taką salę spotkań z prawdziwego zdarzenia, żeby to było miejsce, w którym dzieciaki czują się dobrze, w którym chociaż na moment zapominają o swojej chorobie, o tym bólu, cierpieniu z nią związaną. Rozmawialiśmy z panią ordynator, z panem dyrektorem, którzy są bardzo zainteresowani tym pomysłem i chcemy taki projekt zrealizować. Pewnie będziemy potrzebować kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jesteśmy na etapie szukania pomysłu, jak ta sala miałaby wyglądać, czyli kogoś, kto nam to ładnie zaprojektuje, jak pokaże nam, jak, czy zaproponuje nam wygląd tej sali, też jakiś sprzęt, wszystko to próbujemy kompletować i zbierać. I bardzo mocno wierzymy w to, że ten nasz pomysł odbije się pozytywną odpowiedzią wśród Was, bo po prostu robimy to, co lubimy, co wychodzi nam najlepiej. Ja jadę na rowerze i bardzo to lubię i wychodzi mi to całkiem nieźle, a Wy macie dobre serca i lubicie pomagać i też Wam to wychodzi bardzo dobrze. O czym mogę się przekonać już dwukrotnie, czy wiele razy, ale dwa razy tak bardzo mocno. 2 lata temu, gdy jechałem do Razuzi, rok temu, gdy jechałem dla Żelków i chłopaków z Odessy. Była moc, była petarda, było fajne działanie, było realne dobro i wierzę, że tak samo będzie też i tym razem. I bardzo mocno będziemy Was do tej inicjatywy zapraszać. Już dzisiaj Was zapraszam na naszą stronę internetową www.rowerowedobro.pl, także na fanpage z księdzem na rowerze, gdzie na bieżąco też będzie można znajdować informacje, a także na zrzutkę.pl, link znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrego dzionka, dobrego weekendu tego czerwcowego i do zobaczenia w najbliższym czasie. A miejscówka za mną to jest Husynne, koło Dorohuska. Bardzo przyjemne miejsce, taki kawałek wody. Nawet mogę wziąć tę kamerkę i pokazać trochę, jak to wygląda. Fajna miejscóweczka. Bardzo przyjemnie dzisiaj, zapowiadają ciepło. Jest piątek po Bożym Ciele, więc 30 stopni ma być na wschodzie. Nieburzowo. Żyć, nie umierać.